jakimi problemami będzie musiała zmierzyć się branża wodkan, jeżeli chodzi o te kwestie prawne? O, to jest bardzo dobre pytanie złożone, próbując odpowiedzieć na nie w sposób syntetyczny. Uważam, że podstawowym problemem, czy jednym z podstawowych problemów będzie kwestia zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, czyli zajęcie się, mówiąc wprost, tak zwaną deszczówką. Drugi temat, który, jeśli mam bawić się w proroka, będzie frapujący, interesujący, ale też generujący problemy, to będzie kwestia zagospodarowania osadów ściekowych. Bo i w jednym, i w drugim temacie przepisy są dość niejednoznaczne. Innymi słowy, interpretacja tych przepisów i użycie w praktyce może powodować sporo emocji, sporo wątpliwości. Także to są takie dwa obszary, które w przyszłym roku, chociaż myślę, to nawet może być dłuższa perspektywa, nie tylko na najbliższe 12 miesięcy, to będą takie wyzwania, które przed branżą prawodawca niejako postawił. Jakie problemy zgłaszali przedsiębiorcy do tej pory, co ich najbardziej nurtuje? Myślę, że takim praktycznym problemem jest kwestia przepisów dotyczących skrócenia okresu obowiązywania taryf. Konstrukcja przepisu, który daje taką możliwość, jest dosyć lakoniczna. Piłka, używając sportowej metafory, jest po stronie organu. Innymi słowy, składając taki wniosek, przedsiębiorstwo nie może być pewne, jakie będzie rozstrzygnięcie ze strony regulatora, a wiele przedsiębiorstw, mówiąc wprost, jest zmuszone do tego, by wystąpić z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania taryfy, bo uwarunkowania ekonomiczne je do tego zmuszają. Także bazując na ostatnich tygodniach czy miesiącach, to jest taki praktyczny, konkretny problem, czyli skrócenie okresu obowiązywania taryf. Jeszcze jedno pytanie o konferencję. Proszę nam powiedzieć, dlaczego warto tutaj przyjeżdżać, bywać, spotykać się, rozmawiać? O, to już na pewno nie jest pytanie, na które da się krótko odpowiedzieć. Natomiast próbując krótko odpowiedzieć, powiem tak, przede wszystkim dla ludzi, którzy tutaj są, bo mamy prawdziwą paletę fachowców, ludzi z branży, ale też ludzi, którzy patrzą na tą branżę, szeroko pojętą branżę wodkan, z różnych perspektyw. Więc szansa, żeby w jednym miejscu spotkać się z osobami, które mają doświadczenie i chętnie się tym doświadczeniem dzielą, to jest szansa, z której na pewno należy skorzystać. Także serdecznie zapraszam.